Cześć, witajcie. Lecimy dalej ze Szwedami. Tym razem do zaprezentowania Wam mam ósmotierowego TDK, czyli UDESA 03. Fakt faktem, nie mam tutaj jeszcze dobrej załogi. Jak widzicie, dopiero robi się tutaj drugi peryk, tutaj trzeci. Nie ma jeszcze kamo na 100%, co ma na pewno wpływ na grę tym pojazdem. Ale i tak śmiem zauważyć, że przy załodze takiej, gdzie tam jeden załogan kamo ma na 100%, drugi na 60%, ten pojazd ma bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobre kamuflowanie, zauważalnie jest naprawdę niezła wartość. Do tego jeszcze jak go rozstawimy i będziemy używać siatki kamuflażowej, tym bardziej da się to odczuć, że jego maskowanie jest na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście, jeżeli to kamo zrobię na 100%, wtedy jeszcze lepiej to się da odczuć. I no i w przeciwieństwie do swojego poprzednika, którego nie lubiłem, ten pojazd ma już jakieś zalety, chociaż i tak nie darzę go sympatią. Dlatego, że samo założenie tych TDK-ów na obecnych mapach World of Tanks jest no, nieciekawe. Inaczej, dużo zależy od tego, jaką mapę Wam wylosuje. Jeżeli da Wam mapę miejską, gdzie nie bardzo macie miejscówki do spotowania, no to za dużo możecie nie zrobić. Jeżeli takich bitew, takich map da Wam kilka razy pod rząd, do tego jeszcze na dychy, to można się do tego TDK-a zniechęcić. Jeżeli rzuci Wam mapy typu Malinówka, Prochorowka, tam gdzie możecie trochę pokampić, no to faktycznie można wydobyć z tego TDK-a i jego potencjał, ale nie znaczy to, że nie ma wad. Przede wszystkim może zacznijmy od zalet. Zalety: bardzo dobra mobilność. Mamy tutaj 70 km prędkości maksymalnej do przodu i aż 50 km maksymalnej prędkości do tyłu. To jest naprawdę super sprawa. Kolejna rzecz: działo, które w trybie stacjonarnym, tym obleżniczym, jak zwał, tak zwał, a jego uruchamiamy przy użyciu klawisza X, przełączanie się do tego trybu trwa 2 sekundy. Działo to ma naprawdę dobre parametry. Czy tutaj takie parametry tego działa będą jak trzeba? Czas przeładowania, bla, 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 bla. To może będzie tutaj. Czas przeładowania 9,7. Szkoda, że nie pokazuje, nie ma tutaj w tym trybie obleżniczym, bo to nie jest prawda. Te dane to nie jest prawda. W trybie obleżniczym to jest chyba 8,5 sekundy, chociaż uważam, że jak na alfę, która wynosi 390, to jest i tak za długi czas przeładowania. Ten TDK powinien mieć troszkę lepszy reload, dlatego że na mapach, gdzie jest mu ciężej grać, no to wtedy nawet ten czas przeładowania daje się we znaki, zwłaszcza kiedy dostaniemy spota. Dlatego, że no, od razu nim nie uciekniemy i problemem jest, po pierwsze, zanim zapali nam się żarówka, no to mija 3 sekundy, potem trzeba dorzucić 2 sekundy na przełączenie się w tryb przemieszczania, to już mamy 5 sekund, no plus jeszcze czas na naszą reakcję, który też nieraz wynosi troszkę więcej i uwierzcie mi, te kilka sekund, które się kumuluje na całą tą czynność, bardzo często może skończyć się Waszą śmiercią. Dlaczego? Dlatego, że TDK ten jest papierem. On praktycznie nic nie odbija. To mi też troszkę przeszkadza. Mógłby chociaż czasami coś odbić, dlatego że w trybie stacjonarnym, jeżeli nas wyświecą, no to zanim się zwiniemy, to trwa bardzo, bardzo długo, a samo poruszanie się w trybie stacjonarnym jest również tragiczne, bo tu chyba mamy 5 km do przodu i 3 km do tyłu, ile dobrze pamiętam. Więc no, ciężko się jest przemieszczać. Dużym plusem jest to, że w trybie stacjonarnym, jeżeli już jesteśmy rozstawieni i nawet się przekręcamy lewo-prawo, to siatka kamuflażowa i lornetka, jeżeli zostały aktywowane, cały czas trwają, cały czas jak gdyby są aktywne, no chyba że poruszymy się gąsienicami, tak, czyli klawiszami A lub D. Natomiast jeżeli będziemy poruszać się tylko myszką, tak jakbyśmy kręcili wieżą, to wtedy te wartości, ten sprzęt cały czas działa i to jest bardzo fajna rzecz. Do tego mam tutaj zamontowany dosyłacz, 23 pociski zwykłe, 15 pocisków premium, 2 pociski odłamkowo burzące, bardzo dobra wartość penetracji, 288 na pocisku zwykłym, 330 na pocisku premium, przypominam, iż jest to TDK tieru 8. Niestety cała ta filozofia przestawiania się w tryb artyleryjski na wielu mapach w WoCie nie do końca się sprawdza. Przy bardzo szybkich bitwach, przy dużej ilości szybkich pojazdów, jeżeli tylko zostaniemy wyspotowani, no to mamy problem. Ten TDK jest dobry, dopóki nas nie widzą. Gdyby tak naprawdę troszkę mu zbuffowano czas przeładowania, byłoby o wiele przyjemniej, dlatego że jest on bardzo sytuacyjny. I tak, jeżeli dostaniemy dobrą mapę, dobrą miejscówkę, to możemy robić siekę, możemy robić naprawdę fajne uszkodzenia. Oczywiście byłoby przyjemniej, gdybyśmy jeszcze ładowali troszkę szybciej. Natomiast jeżeli da nam słabą mapę,
nie będziemy mieli za bardzo w co strzelać, no to też nie pogramy i bardziej nas to będzie ten pojazd irytował niż dawał nam frajdę. Więc nie chcę mówić, czy on jest zły, czy on jest dobry. Moim zdaniem są te deki lepsze od niego. Nie wkurzał mnie tak, nie wkurza mnie na razie on aż tak jak siódemka, natomiast potrafię się wnerwić na ten pojazd ze względu na jakieś pechowe losowania, czyli powiedzmy kilka losowań na dechy pod rząd plus mapy niekoniecznie pod tego TDK i kilka takich bitew potrafi mi odebrać dalszą chęć do grania i raczej śpieszyć się za bardzo nie będę. Dopiero mam po wymaksowaniu 35 tysięcy expa, a jednak tego expa troszeczkę tutaj na następcę potrzeba. To jest jeszcze ponad 115 tysięcy, muszę tego tak, bo tam jest 154. No to nie, to nawet 120 tysięcy expa muszę jeszcze na tym nagrać. Nie wiem, kiedy to zrobię, bo no. Spóźniły się te deki moim zdaniem o parę lat. Gdyby to był jeszcze WoT, gdyby to były jeszcze mapy i sprzed kilku lat, plus też kilka map, które no, sprzyjały takiemu kampieniu, czy miały miejscówki dla TDK-ów, jak Northwest, jak Komaryn, jak Bagno przed zmianami, to myślę, że i odbiór tych pojazdów byłby inny. Natomiast w dobie dzisiejszego WoTa to nie jest coś, co by mnie zachwycało i robię tę linię TDK-ów, no bo nie mam za bardzo co innego do roboty. Ale bez żadnej przyjemności. Mam dla Was przygotowane dwie bitwy. Nie są takie rewelacyjne, no ale chciałbym, żebyście też zobaczyli mniej więcej, jak ta gra tym TDK-iem wygląda, więc zachęcam Was do obejrzenia. No i mamy bitewkę na mapie Cichy Brzeg. Losowanie na dziewiątki po jednej artylerii. Śmieszna sytuacja, u mnie dwie dziewiątki, w drużynie przeciwnej tylko jedna i to Arta. Mapa Cichy Brzeg może nie jest idealną mapą dla TDK-ów teraz, ale jest chociaż kilka miejscówek, w których gdzieś tam można stanąć i mapa też nie jest aż taka mała, więc no, mogło być gorzej. Mogło być gorzej, chociaż wolałbym tamtą stronę, no ale dało mi tą, więc pomyślałem, no dobra, coś trzeba i tak starać się zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj chyba nie miałem jeszcze typowego silnika, zresztą nie jestem pewny, czy w drugiej bitwie, którą wam zaprezentuję, również topowy silnik był, więc nie zwracajcie uwagi aż tak na mobilność, bo na topowym silniku jest ona zauważalnie lepsza. Chociaż nawet na tym stokowym ten pojazd spoko się przemieszcza, no ale mimo wszystko na topowym silniku zyskuje właśnie kolejną cechę, kolejną zaletę. Zakrzok, rozstawiamy się, tutaj rozstawiamy namiot, lornetę wyciągamy. I czekamy, aż coś wyjedzie. 448, pierwszy strzał w ISU. Penetracja jest rewelacyjna. Spokojnie wystarcza na większość celów, ale oczywiście, jeżeli mamy kaprys, możemy używać amunicji premium. Zwłaszcza na dychach. Teraz strzał w Patriota. I już pierwsze dwa trafienia zaliczone. Najważniejsze właśnie pozostać niewykrytym i mieć na co strzelać, więc to już są dwa warunki. Czasami ciężko spełnić ten drugi, bo nikt wam nie zaspotuje, a jeżeli wy postaracie się jechać dalej, samemu sobie zaświecić, no to na większości map szybko zginiecie, ale przygotowałem też następną bitwę, żeby pokazać wam, że dzięki bardzo dobremu kamuflażowi na Prochorowce możecie również bawić się w spotera. Dlatego postanowiłem się drugą bitewkę właśnie z takiego powodu wam zaprezentować. Może nie będzie ona super dynamiczna, ale chciałbym, żeby też znalazła się na kanale. To też pokazuje, jak właśnie duże znaczenie będzie miało to, na jaką mapę was rzuciło. Dobra, zrobiło się tu trochę nieciekawie. Bałem się, że zaraz ta strona może paść, więc przestawiam się. Zobaczcie, jak fajnie ten TDK nawet na tym stokowym silniku porusza się do tyłu. To jest bardzo, bardzo fajna rzecz. To jest akurat coś, co bardzo sobie cenię, że pojazd ten i w jedną, i w drugą stronę jeździ bardzo, bardzo dobrze. No i teraz wyszukiwanie przeciwników. Nie pytajcie mnie, jak wszedł ten strzał w Super Pershinga. Strzelałem, ale nie liczyłem na to, że on tam da radę trafić ten czołg, ale czasami właśnie warto strzelać, a może się uda. I się udało. Teraz strzał w bok Patriota, który został zgęszony. Trzymam go tutaj na gąsce. W ogóle chyba koleś nie ma naprawy, bo tak jak mówiłem, mój czas przeładowania nie jest rewelacyjny jak na średnie uszkodzenia 390. Teraz jeszcze jakieś uszkodzenia po wykryciu TP4 Lightweight. Nie wiem, co tu się stało, gdzie on był, ale już go nie ma. Jest 5 do 3. Prowadzimy. No, tutaj wracam z powrotem do zwykłego trybu. Próbowałem się nieraz przemieszczać w tym trybie stacjonarnym, ale to uwierzcie mi, jest tak denerwujące.
Oczywiście wyżej jest lepiej, no ale to zanim dojdę do tych wyższych tierów, to jeszcze dużo czasu minie, albo ja do końca osiwieję, albo wyłysieję, bo sobie wszystkie włosy z głowy powyrywam, jeżeli będzie mnie źle losowało. I zobaczcie, chciałbym strzelić dwa, rozłóż się najpierw, skup, tutaj nie skupiłem do końca, bo się bałem, że mi wyjedzie z celownika, więc też fart. Ale to wszystko zabiera czas, zarówno rozłożenie, jak i złożenie. A przypominam, że WOT obecnie jest dużo bardziej dynamiczny, dużo więcej jest bitew jednostronnych, szybko się kończących niż kiedyś, więc to też niekoniecznie musi być dobre przy graniu tym TD-kiem. Jesteście jeszcze bardziej zależni od teamu i od mapy. 7 do 5. Jest tutaj gdzieś tam ISU za góreczką, przyjechał TVP, VTU. Liczyłem, że ten VTU będzie chciał teraz tutaj wyjeżdżać. Pojawia się artyleria. Niestety nie mam na nią bicia. Jeszcze wtedy nie do końca też ogarniałem ten cały hydrauliczny mechanizm, bo jeżeli skierujecie sobie bardzo mocno działo w ziemię, to wtedy podnosicie fajnie dupę do góry i możecie strzelać zdecydowanie wyżej niż w takim trybie od razu po rozłożeniu się, więc warto o tym pamiętać. To jest bardzo, bardzo użyteczne. 9 do 5, pocisk załadowany. 3218 uszkodzeń widocznych. Nie będą to wyniki jakieś rewelacyjne, no ale chciałem, żebyście właśnie zobaczyli mniej więcej, jak tym TD-kiem się gra. Wyjeżdża teraz AMX Sacher Duchar od prawej. No i rzucają się teraz tutaj moi drużynowi na TVPK. Ja trochę przespałem moment, kiedy powinienem wyjechać. Jest artyleria. Przejście w tryb oblężniczy, proszę bardzo, 13 do 5, duża przewaga, 3607 uszkodzeń. No i teraz zostaje jeszcze Udes i Skorpion. Warto jeszcze spróbować coś uszknąć z nich. Czy się uda, ile się uda, to pożyjemy, zobaczymy. Na razie mierzam właśnie w ich kierunku. No i sobie jadę, pojawia się Skorpion. Jest Udes. Trafienie w wieżę Skorpiona. Ja chyba wtedy nawet nie zdawałem sobie sprawy o tym mechanizmie, że ten mechanizm tak działa, czyli że właśnie mogę sobie podnieść tyłek. No ale od czegoś trzeba zacząć. Jest to w ogóle mój pierwszy kontakt, nie licząc kilku bitew na serwerze testowym. Właśnie z pojazdami o takim zawieszeniu. No jest to pewna ciekawostka, ale czy ja wiem, czy tak naprawdę potrzebna była do tej gry wprowadzona? Nie wiem, zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę wpadła odznaka mistrzowska drugiej klasy, wsparcie, high caliber i czołgista camper. 929 uszkodzeń po asyście, 4254 uszkodzeń własnych, dało 1021 punktów bazowego expa. Mówiłem, czy potrzebne jest. Na pewno fajnie, że jest coś innego, bo każda zmiana, każda taka oryginalność danej nacji, moim zdaniem, uatrakcyjnia tę grę. Ale też byłoby miło, żeby sprawdzała się w praktyce, a z tym trybem bywa różniej. Dobra, przejdźmy teraz do drugiej bitwy. No i jest druga bitwa, ale tak jak wspominałem, tutaj radzę się uzbroić w cierpliwość, gdyż ja tutaj nie gram pierwszych skrzypiec, jeśli chodzi o uszkodzenia. Bardziej mi chodziło o to, żeby pokazać wam, do czego ten pojazd się może przydać ze względu na swój bardzo dobry kamuflaż, do tego jeszcze poprawiony siatką kamuflażową, a przypominam, załoga jeszcze ma sporo do nauczenia się w kwestii kamuflażu, więc będzie tylko lepiej, a do tego również jak można wykorzystać mobilność tego pojazdu. Niestety no trzeba też się przestawić na styl raczej kamperski, więc jeżeli nie lubimy stać długo w jednym miejscu, to może być nam trudno grać tą linią. Ja trochę potrafię kampić, jeżeli trzeba, ale stopień wymaganego kampienia na tych TD-kach i mnie doprowadza już bardzo często do szału. Uwierzcie mi, nieraz się tak bardzo staram, żeby nie pojechać do przodu, a nieraz nie wytrzymuję presji i jadę, a na ogół wtedy szybko ginę. No ale mobilność to już chyba, nie wiem, to już chyba był topowy silnik, z tego co widzę. Tak, i zobaczcie, popierdzielam sobie tym swoim tutaj udesikiem. Lecę w... O, to mi się jeszcze podoba, jak go nieraz zarzuca, można sobie fajnie wyskakiwać.
Fajna jest ta praca tego TDK. Na pewno też wygląda, a wygląd ma również atrakcyjny. No jest taki już bardziej nowoczesny wygląd. Takiego pojazdu w Łocie chyba do tej pory nie było. Chociażby dzięki temu właśnie tutaj jest. Jest to coś, co mi się podoba. No, wygląda dobrze. Przyjechałem na jedną z miejscówek dla lajtów tak naprawdę i rozstawiłem teraz sobie siateczkę, lorneteczkę i spotujemy. Spotujemy, będę musiał teraz zabawiać publikę, czyli was jakimś pierdzieleniem, no bo ta bitwa tak będzie wyglądała. Będzie trzeba spotować, liczyć na to, co wyspotowała drużyna, co wystrzela tak naprawdę drużyna. Jest to śmieszne, bo ja stąd muszę spotować, bo mój light sobie jeździ po górce, nie wiadomo po co. Dostał dobrą mapę, ale o właśnie, stwierdził, że umrze jako pierwszy. Super spotter, gratuluję, nikomu takich nie życzę. Do tego reszta tutaj brygady stwierdziła, że stanie z tyłu, chociaż na przykład E25 ma również wszelkie predyspozycje, żeby stać w tym samym miejscu co ja, bo dysponuje rewelacyjnym kamuflażem i na lornetce również może robić za spotera. A to, że E25 można spotować, to i stara mucha pewnie w komentarzu potwierdzi. No cóż, a my w tym czasie mamy 0 do 2, ja nie widzę nic. I nie widzę też na razie nadziei w tym, że moja prawa strona sobie poradzi, a cała banda i Wanda, która jest na linii 2, stoi, no liczy na mojego spota, no ale ja też nie mogę pojechać bliżej. O, zobaczcie, wyświecił się teraz med pustotierowy. I jak szybko się wyświecił, tak szybko się zgasił. 700 uszkodzeń po asyście weszło na moje konto. Dlaczego nie mogę podjechać bliżej? Bo jestem TDK-iem. Jeżeli się ruszę, ja w ruchu nie będę miał takiego kamuflażu, jaki ma light. A tutaj już nie poruszam się, więc mam dobre kamo, plus jeszcze bonus z siatki, do tego jeszcze krzaki. Więc niestety, poza tym spotowanie teraz, kiedy już ludzie znają Prochorowkę bardzo dobrze i jechanie na pałę do E1, jak się robiło kiedyś, często kończy się źle. Oczywiście w sytuacji, kiedy jest jeszcze jeden light, to można zaryzykować, a jeżeli już w ogóle gdzieś po drodze się ten light wyświeci na środku, to tym bardziej. Ale w większości bitew tych lightów jest dużo, dużo więcej i kto próbował robić misję na spota, na obiekta 260, to wie, o czym mówię, bo bardzo często wy chcieliście zająć jakąś miejscówkę, z której można poświecić drużynie, ale Jolo wojownik z drużyny przeciwnej, który przyjechał do was wyświecił, sam zaraz zginął, ale wy też zginęliście i przyczynił się do waszego zgonu. No to jest też na porządku dziennym ze względu na ilość lightów. Tu już nie wytrzymałem, strzeliłem, przyznaję szczerze, bałem się, że to był błąd, bo trzeba starać się nie strzelać, no ale uznałem, że może za krzakiem, może dwa krzaki, może mnie nie zauważy. Zrobiło się 2 do 6. Tragedia, popadało wszystko to, co stoi za mną, a to znaczy, że mają spota. IS-6 padł, T-34 padło. No ogólnie zrobił się dramat, więc tym bardziej nie ruszam tyłka, tylko stoję, mówię, dobra, niech się dzieje, wola Serba, niech będzie 2 do 7, no lipa, ja mam 2,5 tysiąca już po asyście, to jest fajny wynik, niewiele swojego, ale tak jak mówiłem, nie moje strzelanie się liczy w tej bitwie. Niestety przeciwnicy nie do końca chcą współpracować i nie podjeżdżają, gdyby taki oi czy oho pojechali na linię 1-2, bardziej bym się z tego cieszył. A w ten sposób oni wyrżną resztę naszej drużyny, my sobie stoimy nic nie robiąc i no tak się przegrywa bitwy. No tak się przegrywa bitwy. Gdybym był w lajcie, pojechałbym dalej, natomiast no tutaj wiem, jak się potrafiło skończyć na zasadzie, a spróbuję podskoczyć jeszcze parę metrów dalej, a za chwilę było cyk, cyk, żarówka na dupa, sygnał od grzecha i za chwilę bum i można iść do garażu. 2 do 9. 2 do 9, tak naprawdę stoimy my i został biedny oi gdzieś na środku. Ale to, co mnie zdziwiło, przeciwnicy dalej tą jedynką i dwójką nie cisną, a nie było nawet jeżeli nie mam moda pokazującego, co było wyspotowane, a co nie, no to widać jeszcze, ile pojazdów nie było wyświeconych. Hellcat oberwał, jest E25, zobaczcie, to E25 spotowało te czołgi ciężkie, które zginęły ode mnie z drużyny. Czyli tak jak mówiłem, E25 spokojnie można zrobić to, co zrobiłem ja, tylko że ich E25 nie wytrzymał presji, no zresztą, jaką tu presję, jak mają taki wynik, no i w końcu się ruszył, więc też tego spota w końcu
Znaczy to Kamo w końcu stracił. Bardzo żałowałem, że E25 nie padł. Wiedziałem, że to może być kluczowe w tej bitwie na dużej mapie z dużą ilością krzaków. E25 ze swoim kamuflażem jest bardzo, bardzo ważnym czołgiem. Najlepiej eliminować go bardzo szybko. Niestety, no my tego nie zrobiliśmy. Teraz tutaj jeszcze będę starał się go trafić. Udało się, 378, niestety nikt więcej w niego już nie strzelił, czy dam radę przeładować, czy E25 się wycofa, niestety zjechał na dół, zniknął, 5 do 10, 3000 uszkodzeń, po asyście 1100 swoich, jest jak Tiger 88, zobaczcie, koleś strzelał na ślepo, bardzo mądrze, bo to są jedne z takich tak zwanych obvious pointów, teraz strzela w drugi krzaczor, chciałem powiedzieć. A wyszło jak zwykle komicznie. Nie strzelam. Teraz przeładowuję na pocisk premium. Chciałbym strzelać jak Tigera ponad budówce. Jak Tiger się wycofuje, strzelam teraz na blindzie. Duże ryzyko, ale uznałem, że warto. I tak niewiele jest do stracenia. Pojawia się kromka, która jest na dobicie. Obracam się, ale przy wykorzystaniu normalnie tutaj myszki, żeby nie tracić kamuflażu, więc to trwa trochę dłużej niż byście się normalnie obracali. No ale ma też swoje plusy. Zrobiło się 6 do 10, cały czas okupujemy tutaj linię 1-2. No i cóż, no, jeżeli ktoś napisze, że bitwa nudna, no to zgodzę się, ale tak jak mówiłem, ja mam różne kryteria dobierania bitew na swój kanał. To jest, mam taki plus, że to jest mój kanał, więc ja mogę wybierać te bitwy. I różnie nieraz trafiają bitwy ze względu na jakąś śmieszną sytuację, nieraz ze względu na damage, nieraz ze względu na exp, a nieraz właśnie, żeby pokazać jakąś konkretną sytuację, do czego właśnie dany pojazd może się jeszcze przydać. Zdecydowanie wolę taką prezentację, gdzie subiektywnie wypowiadam się na temat poszczególnych pojazdów. Oczywiście zazwyczaj jest ktoś, kto ma inne zdanie z Was, ale na tym to polega. No, daleko szukać nie trzeba. Arturo, którego bardzo lubię i szanuję, fantastyczny człowiek, youtuber, który ma również wspaniały kanał, no jest moim znajomym, z którym znamy się na żywo, wypiliśmy niejedno piwo razem, znamy się nie od dziś, a pogląd bardzo często na te same maszyny jest u nas bardzo różny, co już pokazuje, że nawet nas dwóch ludzi, tak, tutaj dwóch gości, dwóch community kontrybutorów, potrafi mieć zupełnie inne spostrzeżenia, na przykład do takiego Super Pershinga czy ISA 6. Więc co tu mam mówić, jak mogę oczekiwać od Was, którzy oglądacie, którzy robicie kilka tysięcy wyświetleń tego filmu, więc jest Was naprawdę spora grupa, o jakiej nigdy nie marzyłem. Wiadomo, że zawsze trafi się osoba, która o danej maszynie ma inne zdanie, której się gra lepiej, jak się gra gorzej. No i może dzięki temu też nie gramy wszyscy tymi samymi czołgami. Jest różnorodność i tak samo w World of Warships jest różnorodność okrętu. Jest dużo do wyboru, każdy wybiera sobie zazwyczaj tę maszynę, którą chce. No ja nie do końca, no bo sobie gdzieś tam założyłem pewne cele w związku na kanał. Więc uwierzcie mi, jest kupa maszyn, które dla Was ogrywam, gdzie normalnie, gdybym miał grać tylko dla przyjemności, to bym wykopał dołek, zepchnął taką maszynę do tego dołka, zrobił na niej kupę, a potem zasypał ten dołek szybciutko i posadził kwiatka. Ale no, męczę się nieraz grając takimi pojazdami, ale chcę mieć zdanie praktycznie o każdym czołgu w tej grze. I myślę, że to też jest coś, co wyróżnia mój kanał. Bo praktycznie ogrywałem każdy pojazd i nawet jeżeli o tym pojeździe nie ma filmu na YouTubie, no bo jednak kanał założyłem trochę później, zanim zacząłem grać w WOTA, no to gdzieś tam o każdym czołgiem, który występował, zagrałem. Nawet typem 59 miałem przyjemność zagrać, wprawdzie oczywiście no nie na swoim koncie, bo tego konta nie mam, ale kiedyś akurat trafiłem na komputer, na którym typ 59 był dostępny i również zagrałem, więc nawet czołgami, które są unikatowe, chyba nie grałem, tylko kartoflem z tego, co kojarzę, no bo kartofla nie mam. Miałem nadzieję, że może WG go da, tak jak dało na do kupienia, tak jak dało to na serwerze rosyjskim, ale niestety się zawiodłem. Bardzo chciałem tego Skorpiona strzelić, starałem się jednak poczekać, no i w końcu mnie wyspotowali. 5,5 tysiąca mam po asyście.
No i tu jest problem. Problem właśnie tego, że nie jestem w tym trybie oblężniczym, nie dałem rady zdjąć tego kanonem jak pancera, aż szkoda. I zabija mnie E25, której nie udało się dobić. To był bardzo kluczowy, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo kluczowy byłby to frag. E25 na Prochorowce to bardzo dobry Tedek o wielkim potencjale. Skorpion zagrał u nas bardzo dobrze, niestety też pada. Bitwa będzie przegrana. Cóż, zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę uzyskałem odznakę mistrzowską pierwszej klasy. 2220 uszkodzeń własnych tylko, ale ja tutaj robiłem za spotera 5777 uszkodzeń po asyście, więc jak wy mi nieraz piszecie, że nie możecie zrobić misji na lighty na sztuga, czy na T28 koncept, a ja tak naprawdę zrobiłem na TD-ku misję na T55A, oczywiście bez wyróżnienia, bo padłem, ale zobaczcie, 5000, 5000, 7700, a tak naprawdę niewiele mi zabrakło, 3 punkty chyba z tego, co tak na szybko liczę, żeby zrobić misję na TD-ku, która jest wymagana na lightach, żeby łącznie zrobić 8000, więc da się, no da się, tylko musi wam przylosować odpowiednią drużynę i odpowiednią mapę. To było zawsze najbardziej irytujące w robieniu misji osobistych. Drugi damage, tylko zobaczcie, 2200 na ósemkach to był drugi damage. Bardzo, bardzo dużo mojej drużyny zagrało fatalnie, przez co tak szybko się poskładali i nie, na niewiele się przydali. Bardzo ładnie zagrał Skorpion G, należy jego pochwalić. Piękny damage, 4500, 6 fragów. On robił robotę i dawał nam nadzieję jeszcze na wygranie tej bitwy. Niestety się nie udało. 9 strzałów oddanych, 7 trafień, 7 przebić. Cóż. No i to by było na tyle. UDES na pewno lepszy pojazd niż siódemka, ma swoje zalety, ale ma też wady i ogólnie czekam, co będzie dalej. Czekam, co będzie dalej. Wyekspię UDESa bez przyjemności, sprzedam z ogromną przyjemnością i to tyle na dzisiaj. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. Zachęcam Was do obejrzenia innych moich materiałów z pojazdami szwedzkimi. W playliście właśnie z pojazdami szwedzkimi, ale i do innych nacji. Jeżeli jesteście zainteresowani jakimś pojazdem, to przeglądajcie właśnie playlisty w zależności od tego, jaki dany pojazd jest nacji i może tam go znajdziecie. Oczywiście nie gwarantuję, że filmy są o wszystkich czołgach, bo wiele linii wyekspiłem zanim zacząłem nagrywanie. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!